które niesie, poniesie ze sobą wiele uniwersytetów, a sama jestem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc bardzo rozumiem tradycje. Są dobre, myślę, że są w dużej mierze potrzebne i zmiany na uniwersytecie też są potrzebne, ale myślę, że uniwersytet powinien być pewnego rodzaju symbolem porządnej, dobrze wykonywanej pracy naukowej i to naprawdę nie chciałabym, żeby w jakikolwiek sposób się zmieniało. Myślę, że to, co potrzebne jest uniwersytetom, to szanse na jak najlepszy sposób rozwoju, czyli jak najlepsze finansowanie. Nie mówię tutaj tylko o tych sposobach finansowania, które teraz są używane, czyli granty, stypendia. Generalnie uniwersytety i naukowcy w tym momencie dostają pieniądze za rzeczy, które dopiero mają zrobić. Planują innowacyjność. I myślę, że tutaj leży pewien problem, który może chciałabym jeszcze przez chwileczkę rozgrzewać. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że osoby, które mają problemy, przedsiębiorstwa, społeczeństwo, powinno wychodzić z prośbami, z zagadnieniami, z problemami do uniwersytetów, a uniwersytety te problemy powinny rozwiązywać. I mam tu pewien przykład, który może nakreślić to, co próbuję powiedzieć. W 1714 roku po raz pierwszy została ogłoszona przez rząd brytyjski nagroda Longage Prize. To była nagroda, która miała rozwiązać największy problem, jaki wtedy nękał ludzkość, czyli po prostu miała pomóc żeglarzom znaleźć się na morzu. Odczytywanie długości było bardzo trudne, bo zegary przestawały na morzu działać. Były wahadłowe, a na morzu bardzo puste, więc przestawały działać. I nikt nie potrafił tego problemu rozwiązać. Problem był rozwiązywany parę lat, ale w taki sposób, że to społeczeństwo zostało poproszone o rozwiązanie tego problemu. Został ogłoszony problem bardzo oficjalnie do wszystkich, a każdy człowiek mógł pomyśleć i zaproponować swoje rozwiązanie. 300 lat później BBC, czyli British Broadcasting Company, wróciło do tego pomysłu. Zrobiło coś, co mi się pięknego. Powiedziało, że nagrodzi 10 milionami funtów naukowca, który rozwiąże jeden, czy też grupę naukowców, który rozwiąże jeden z 6 nękających świat problemów. Problem głodu, problem słodkiej wody, problem napędu elektrycznego, ale samolotów. Problem rozpoznawania, czy nasze choroby są bakteryjne, czy wirusowe, co się z tym wiąże, nadużywanie antybiotyków. Kto ma wybrać, jaki problem ma być rozwiązany? No właśnie, tutaj BBC poszło krok dalej, bo poprosiło ludzi, żeby ci wybrali, który z tych problemów jest tak naprawdę najważniejszy. I dlatego uważam, że tego typu manewry, tego typu projekty są piękne. Dlatego, że nie tylko angażują ludzi, bo to ludzie wybierają, który problem ma być rozwiązany, ale angażują też naukowców, żeby ci dawali rozwiązania na konkretne problemy i za te konkretne problemy zostali wynagradzani. To taka bardzo długa odpowiedź na pytanie. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest bardzo rewolucyjne podejście na Uniwersytecie Jagiellońskim, który bardzo często naukowcy z tego uniwersytetu podkreślają, że nauka ma służyć, że tak powiem, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu idei, a nie być użyteczne. Bardzo Pani dziękuję. A co Pan dr Miłosz Giersz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, który bada wykopaliska, grobowce, powie o tym podejściu do nauki? Pani minister, proszę Państwa,
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że nie jest to pierwsze spotkanie ludzi nauki, którzy chcą rozmawiać na temat przyszłości polskiej nauki. I myślę, że osoba, która znajdzie złoty klucz, jak w tak szybkim terminie polską naukę wprowadzić na najwyższe światowe poziomy, dostanie Nagrodę Nobla. Ale mówiąc już zupełnie w dziedzinie menadżerstwa naukowego, bo może takie dziedziny powinny również być reprezentowane, ale mówiąc już tak, sprowadzając wszystko na ziemię, ja myślę, że no, widzimy to tutaj zresztą po ambasadorach, polska nauka, to cały wachlarz różnych specjalizacji, różnych zagadnień, ludzi, którzy i w kwestii naukowych, w kwestiach naukowych i w kwestiach tego codziennego, tej codziennej walki w swoich instytutach, jednostkach naukowych borykają się z zupełnie innymi problemami. Niewątpliwie kluczem do rozwiązania tych problemów jest powrót albo kontynuacja dyskusji na temat modelu polskiego naukowstwa i polskiej nauki w ogóle. Powrót do zastanowienia się, w jaki sposób ten jednak skostniały, bardzo sfeudalizowany system polskich naukowców i polskiej nauki naprawić. W jaki sposób będzie można dopuścić młodych ludzi, te nowe pokolenia, które dzisiaj odbierają diametrowe granty, za chwilę napiszą prace magisterskie, potem na pewno, miejmy nadzieję, zrobią doktoraty, przyjdą z nowymi problemami. Jak oni, w jakich warunkach się znajdą? A sytuacja nie jest wesoła, bo ten sfeudalizowany system jest pełny absurdów. No, wyobraźmy sobie jednego z tych wspaniałych młodych ludzi, którzy w ramach diametrowego grantu dokona tak niezwykłego odkrycia, które dostanie Nagrodę Nobla. On w Polsce nie będzie samodzielnym pracownikiem naukowym. Proszę bardzo. Ja powiem może na swoim przykładzie. Dla mnie w mojej karierze, w moim życiu w ogóle naukowca zawsze przełomowy był wyjazd zagraniczny do jakiegoś dobrego zagranicznego laboratorium. I uważam, że powinniśmy naszych naukowców nie tylko zachęcać do wyjazdów, ale wręcz ich zmuszać, tak? Zwłaszcza przed zatrudnieniem. Uważam, że każdy naukowiec powinien odbyć jak najwięcej tak naprawdę wyjazdów, dłuższych, ale też krótszych, żeby poznać jak najwięcej ludzi, poznać jak najwięcej laboratoriów, bo to jest naprawdę przełom. Bardzo tutaj dobry jest taki program Mobilność Plus. Ja w wielu miejscach na świecie spotkałam się z sytuacją, że naukowcy przebywali w jakimś laboratorium właśnie za pieniądze rządu, ale byli swojego rządu, swojego kraju, ale byli potem oczywiście zmuszani do tego, żeby wrócić i te pieniądze odpracować w kraju, no bo o to nam chodzi. Nie o to, żeby najlepsi wyjeżdżali, tylko żeby oni wyjeżdżali, kształcili się i wracali. Potem właśnie budowali nasz kraj. Uważam, że warto by było też pomyśleć o jakichś programach grantowych, które wspierałyby taką współpracę pomiędzy Polakami tutaj, a Polakami, którzy przebywają w dobrych ośrodkach zagranicznych, żeby wykorzystać ten ich potencjał, tak? W dobrych ich jakby wiedzę, możliwości też ich uniwersytetów, żeby po prostu wzmożyć siły, tak? Uważam, że też należy zachęcać do jak największej współpracy międzynarodowej. Warto by było promować akcję COST, o której po moim zaskoczeniu niewielu naukowców w Polsce tak naprawdę nawet wie, młodych naukowców jak ja, a w moim życiu naukowym też bardzo wiele to zmieniło. Znam bardzo wielu naukowców, my jeździmy w ramach danej akcji, spotykamy się 2-3 razy do roku, a zatem musimy się integrować, musimy nawiązywać kontakty, no bo zmusza nas do tego sytuacja niejako, tak? A wyjazd na zwykłą konferencję oczywiście zawsze
Państwo, zaledwie 1% Polaków zapytany o wymarzony byt, o wymarzony zawód dla swojego dziecka mówi, że chciałoby, żeby ich dziecko było naukowcem. Zatem, no jeżeli nie ma wsparcia ze strony rodziców, nie ma wsparcia ze strony środowiska, kolegów, tak? Młodzi ludzie też często niestety patrzą na kwestie finansowe i PR naukowca, który właśnie jest jakąś tam biednym długiem w swoim laboratorium, jednak no, no nie sprzyja, tak? No, żeby młodzi ludzie wybierali taką drogę. Myślę, że też warto było się ogólnie zastanowić nad programem nauczania też na poziomie szkolnictwa, czy średnich, czy szkół podstawowych. Ja prowadzę zajęcia ze studentami zagranicznymi, ze studentami polskimi i naprawdę bardzo boleję nad różnicami pomiędzy sposobem myślenia jednych i drugich. Nasi studenci polscy niestety, z przykrością stwierdzam, boją się zadawać pytania. Jeżeli czegoś nie rozumieją, bardzo często boją się przyznać, tak? Bo będą wyśmiani, bo ich pytanie może będzie głupie. Często głupie pytanie, nawet jeżeli jest głupie, może kogoś innego, tak, spowodować jakiś przepływ, który doprowadzi do odkrycia, tak? Dlatego tak ważne są duże mózgów. Angielscy studenci czy anglojęzyczni studenci robią bardzo dobre prezentacje, potrafią wyłuskać nawet z danego wykładu bardzo najważniejsze rzeczy. Polscy studenci gdzieś tam im zostanie to w głowie, ale tak naprawdę dopiero muszą wykuć. Taka jest nasza rzeczywistość i uważam, że warto by było też tutaj pomyśleć o tym. Myślę, że też bardzo wielu naukowców tracimy na wydziałach lekarskich czy wydziałach medycyny weterynaryjnej, gdzie nie ma pracy magisterskiej. Są to studenci na pewno bardzo mądrzy, którzy nigdy w życiu nie zetknęli się tak naprawdę z laboratorium, z prawdziwego zdarzenia, bo uczyli się na wykładach, mieli zajęcia bardziej praktyczne, a nie taką pracę stricte naukową. I uważam, że warto by było też prowadzić te prace magisterskie, żeby mieli taką możliwość, żeby wiedzieli o tym, że mogą być naukowcem. Ja trafiłam do nauki przez przypadek, więc też bym na swoim przykładzie. Dziękuję. Pani uważa, że przede wszystkim wymiana zagraniczna, wyjazdy, kontakty, przepływ doświadczeń, myśli i myślę, tak. że to jest bardzo ważne. To też ta propozycja w tej chwili, żeby wyasygnować pewną część stypendium na wyjazdy naszych studentów zagranicznych, ale również